Czekaj. Teraz! No tyle, że na koniec będzie ekstremnie, mówiłem, że będzie. Na 10 tysięcy subów robimy giveaway'e i rozdajemy widzom mystery boxy z Meltanem. Kurde, tutaj mamy... Widzisz, tak się załatwia subskrybentów. Tutaj naprawdę mamy pokryte talenty. Siema, dzisiaj jest ze mną Flisak7 i Artur, trenerzy Pokémon. Zaczynamy, znaczy nie zaczynamy, bo kontynuujemy Pokémon Let's Go Pikachu. Poprzedni odcinek był z Arturem. Jeżeli ktoś nie widział, to... Ja też tu jestem, studiuję. Tata studiuje. Uczy się pod następną generację. Będę musiał ogarnąć sterowanie. Zaraz, jakiś... Instrukcja. Analogiem chodzisz, wybierasz A i tyle. Continue Adventure. Adventure ten jest napisany. Także jesteśmy na... A, ja muszę zamachać. Nieprzyzwyczajony. A, ej, nie naciskałem się. Jaki czuły kontrolę. Tak lekko, lekko, aby tylko no, dotknąć. No, jesteśmy na drodze drugiej. Faktycznie, jak tak mocniej nacisk... O, ale fajny kontroler. Pamiętaj, nie możesz biegać bez butów do biegania. Dobra, już nie biegam. I nie możesz tu jeździć rowerem. Filmik jest Amirczu. To był mój tak? Rywal? Tak jest. Siema, co tam? Co tam Amir? O, czyli mówi, że do gymu. Tu jest gym. Jakiego koloru? Walka z Brockiem. Gdzie jest miejsce? Zaraz zobaczymy. Dobra, musimy pokonać, tak? O, jaki miły koleś. Znaczy, wszyscy w tych grach są zawsze mili, dają... Nie, kiedyś nie byli w tych pierwszych pokonach, wszyscy ale potem... nie myli. Bo ci, bo w pierwszym... Nie myli. Nie myli. No, może i by nie myli, ale... Znaczy, nie wiesz, bo pierwsze Pokémony były hardkorowe, nie są teraz takie, wiesz, ułatwione, jak te nowe gry. Nie wiem, musimy zaraz zobaczyć pewnie. Brat kiedyś stwierdził, że on chciał wersję Pokémonu Dark Souls. Pokémony swoje, tym. Tak. Co my tutaj mamy? Zobaczmy. Właśnie, zobaczmy, co my mamy. O, jakie kozaki! Oddish, PJ, Caterpie, Nidoran, męski, Rattata. A sprawdź IV, sprawdź. Czek. Samary, spoko. I Y naciskasz, żeby sprawdzić. Czyli już zobaczymy. Greczkiem. Czego nie? A jeszcze nie możemy sprawdzać IV. O, to szkoda. Nie może od początku. Może też. To tak samo w Pokémon Go jest. Może też. Tak, w sumie w Pokémon Go. Do 20 levelu nic niestety. No nic, dobra, to zaraz. Wychodzisz tym, nie wy, tym zatwierdzasz. Dobra, tym wychodzimy. I co, idziemy się bić? Nie wiem czy mamy z czym, ale mam roślinnego Oddisha. Pikachu ma Double Kicka. Tam jest czym. A, dobra, a tutaj co jest ciekawego? Tutaj... To jest tutaj te fosile wskrzeszają. A, Muzeum of Science, dobra. Dobra. Tutaj... Trzeba... O, tu jest jakiś koleś. Co on chce? Może kobieta. O, czy możemy jej zrobić jakąś przyjemność? Spoko, możemy pani zrobić jakąś przyjemność. Dobra, postoimy z tym kolesiem. Różowym. Pani. Dobra, ciekawe czy coś tutaj ciekawego za to dostaniemy. A to ja na swoim koncie tego nie zrobiłem, ty to muszę sprawić. Ojej, ten slowpoke dziwnie patrzy. Jest taki wielki. Gdzie wydaje się robić czerwona twarz od gapienia tego slowpoke'a. Nie. Ale znaczy nie, może na naszym ekranie tak wygląda, wiesz? I tu taki filmik. Minęło kilka godzin, tak, dobra. Nie, co minęło kilka lat i minęło. Będzie hajs. Nie było to takie wymagające. Pamiętacie odcinek z anime, jak ten Slowpoke z Psyduckiem się spotkali? No, tak. Prowadzili rozmowę z poziomie. Bardzo. Psy. No, to było super. Dobra, idziemy. Czy ten gościu nas... Patrz, w końcu są widzowie. Zaraz zobaczymy. Mnie zawsze bardziej zastanawiało, co sobą reprezentują te posągi. Tam jest Brock w... Nie, on wygląda teraz, trochę jak Raj. Zmieszany z Dragonite. Znaczy, on ma głowę Bulbazaura, ze skrzydłami Dragonite'a, z ciałem Cubona. Ale mi najbardziej właśnie Raidona zawsze przypominał. Albo to jest jakiś taki wczesny koncept jest Pokemona. To abominacja. Jest to, bo Raihorn miał mieć prewolucję i o tym czytałem. Znaczy Dobra, mamy grass. Mamy grass, pokazujemy. Ale on miał być ten Pokémon, Raihorn jako druga forma i Raidon. Aha, czyli i oni baby. Tutaj wykorzystali, tak. No. To jest jakiś baby.
No, czemu mieli nie wykorzystać takich pomysłów, nie? Tam widziałem, Brock jest w bluzie już z 8 sezonu Pokémon chyba. Z 3 generacji ma już tą bluzę taką, nie którą miał w 1. generacji. Nie, w 1. miał na pewno. Znaczy w anime no. Galola oglądałem, jak pojechali właśnie za Loli do Kanto z Pokémon. Ja najbardziej Brocka pamiętam z tego, że robił dobre żarcie. No jako jedyny potrafił gotować, dzięki niemu zginęli. I po co im ta Misty była, nie? Jak nie umiała gotować. Ty wybierasz. Znaczy wiesz, szowinistyczne żarty. Znaczy wiesz, dwóch facetów, jedna Misty. No, tak. I podteksty. Dobra, wybieraj coś. Nie, to, ja ci no, bo bijemy we dwóch. No to jak już we dwóch jesteśmy, to musimy bić. Nie, nie mam nic innego. No, ale to raczej myślę, że... Jakoś tak fajnie wibruje. No. Ponoć słyszałem, że te Joy-Cony są takie super, że tam nawet można o tak robić i się czuje. Czy tam jakaś kulka jakby się w środku... Jest taka gra, Switch Start czy Switch Game, czy się to nazywa, i właśnie na podstawie ruchów Joy-Cona trzeba było ocenić, ile jest kulek w środku, w pudełku, który był na ekranie telewizora. Podobno bardzo dobrze to oddaje, te wibracje bardzo dobrze oddają ruch kulek, które się znajdują w pudełku. No to by było nawet... No. Bym spróbował kiedyś też można. Chyba, że to też jest jakaś... Znaczy to była to gra starterowa i tam było chyba, nie wiem, z 10 gier, to też kosztowało 200 zł. Ojej, za takie minigierki, tak? Jednak ceny no niestety, na Switcha są już kosmiczne ceny, przecież na wszystkie teraz platformy ceny się... No, na Playa też, no ponad 200 zł każda gierka. No, na PC to też przecież doszło do takich cen. No, dlatego ja kupuję na przecenach stare tytuły. Ostatnio ogrywam Wormsy Armageddon. To jest klasyka gatunku. Klasyka. Dobra, double kickiem wchodzimy. Nie będzie miał z nami szans ten czołg. A Udisz go dobije na życie. Nie. A może nawet nie? A, bo jeszcze lewy wybijam, teraz mocniejszy jest. Ten Pikacz. Gdzie ubranko? Pikacza? A no. Możemy w sumie już chyba złożyć, bo nam dała w tamtym odcinku ubranka dla Pikachu i dla nas. Ja to bym może poniesiał tego Pikacza zaraz. Ale zamachać. Co? Tak? O! No. O kurde. Zaraz będzie. Wkurzony, on może chce po prostu, on już czuje ten zew bitwy, on chce już Brocka dobić. Gdzie go dotykasz? O, tu ja muszę tak sterować. Tak. Tylko po głowie chodzi. Nie wiem, właśnie po ogonku go miziam, czy tu po brzuszku? Ale jak po ogonku, ale jak... Ojeju. Jak po ogonku go miziasz, to zawsze Asha plądy. O, jakiś szczęśliwy. No to teraz musisz Pikacz wygrać tą walkę. O, dobra, już wychodzę. Gdzie go miziasz? Zły dotyk. Boli całe życie. Dobra, musimy Brocka pokonać. Elo, Brock. Nie wiem, jak czy mnie pamiętasz, Brocka, ale ja jak Brock widzi nas. jak widzi. Tak, jak Brock widzi nas. Dobra, wchodzimy. Myślę, że ten Brock pewnie ma jakiś taki super, mega takiego Nixa na... W setnym poziomie. Alolańskiej, jak nie zaglądam to anime Alola, to oni właśnie polecieli z tej Aloli do Kanto, się spotkali z Brockiem i Misty, to jest film. Że Brock nie miał już Onixa, tylko Steelixa, to jeszcze no. Mega ewolucję Steelixa, a Misty no, miała widziałem. Mega ewolucję Gallardosa, to był dopiero tego. Ale ten miał pozycję jak w tym, jak ktoś oglądał... X-Force, jak w Deadpoolu. Nie jak w Deadpoolu, tylko w Czarnej Panterze. Dzieci, ten Deadpool. No. Tym, no Marvel przecież, tak? Ma wyjść teraz w grudniu wersja okrojona Deadpoola. Do 13 lat. Do dwójki, do 13 lat. I już sobie Ryan Reynolds ciśnie z tego bekę, ponieważ ma się nazywać Once Upon a Time Deadpool. No nic, zobaczymy. Ale ja takiego czegoś pewnie nie będę oglądać. Mnie śmieszyły te oryginalne. Znaczy ja mam, nie mam limitę, to na pewno na to pójdę. To... Wiesz, dla mnie to nie ma problemu. Dobra, już kolejny level wchodzi. Na którym Opis ewoluuje? Na 21? Opis ewoluuje na... Już koło 20. A będziesz go trenować? Czy sobie prześlemy coś z... Bo zanim my sobie prześlemy, to jeszcze parę odcinków. Aha, czemu by nie? Dobra, znaczy na tym swoim koncie trenuję Vypluma, ale tak myślę, żeby zrobić Bulbazaura, zrobić Candy i dać mu, bo ten Vyplum taki jest średni. Średni, no.
No wiadomo, że startery były najbardziej użyteczne. Nikt nie wie, co to jest. Co to jest prawdziwie ciężka gra, kiedy muszą pokonać Broka Pika. No, w tym, w Yellow, no to... Tak. A dopiero tego Iron Taila dostał jako atak dużo, dużo później. Do przyszycie trzeciej generacji, dopiero się Iron Tail ma atak pojawił. No to dlatego trzeba było w trawie sobie słapać cokolwiek innego. I to rana, bo miał dobre kika. Albo Disha, albo cokolwiek roślinnego. No, na przykład. Dlatego ja uważam, że zawsze najlepszym starterem był... Ja wiem. Double Team jest taki... Sam. Ale, wiesz, tutaj ty robisz... swoje decyzje, DPS? Ale potem to inni gracze przyjdą. No i no, dobrze, to będą to jest najlepsze. Double Teama. Wig, o to właśnie chodziło. Trzeba było się zgłosić wcześniej, przynajmniej się samemu wybrała. Tak, nie, tak taka, że nie do kamery, nie. No właśnie, a tu inni lubelscy gracze. Ale piony przybili. No zobaczymy jeszcze, ilu lubelskich trenerów się skusi. No, to jest challenge, wyzywamy następnego, kogo? W komentarzu. Flegmatyk, teraz ty! Tak, będzie tak, komentarz z największą ilością lajków, tego gracza zapraszamy. O, także... Ty kurde youtuberem mógłbyś zostać. Może lepszy z tego pieniądz by był? Nie mam takiej kamery, no. Ej, też przepraszam, Mystic 7 na swego czasu nagrywał na początku na Samsungu na telefonie. Oczywiście. Nie, mój Huawei to taki ma aparat, że ja dziękuję Xiaomi. Bardzo. Xiaomi właśnie. To... Chociaż moja narzeczona ma lepszy trochę, bo ma Samsunga Galaxy S7. Jak wraca do domu... Frisa, gdzie mój telefon? Nie wiem. No to jest... Pojawia się blue, znaczy trzy znaki zapytania. Na CPK tu wyższe niż twój najwyższy Pokémon. A ja bym go zapytał, skąd ty o tym wiesz? Like my grump said. Że ciadziuś, dobra. Czyli profesor Oak. No właśnie. Czy już wiadomo, że to jest Blue Oak? Tak. Ale widzisz, to nie jest tak, tego. Jak się nazywa? Nie ma. Wnuczek, dziadku, przestań. nie ma to jak nazywać dzieci. Alzheimer, tak. Nie ma. Ale ty jesteś mój wnuczek dzban. Dzban. Już widzę, to jakieś takie popularne, bo już u dwóch youtuberów widziałem, że dzban. Jeden nazwał swojego rywala dzban, a drugi Pikachu sobie nazwał. Nazwał dzban. Musi być coś nowego właśnie z dzbanem. Dobra, teraz musimy pójść coś połapać, bo ja jeszcze to nie teraz łapałem. Teraz siebie trzeba nazwać dzban. Ja muszę jakiegoś Pokemona złapać. Czekajcie, tu byliśmy u tego kolesia. Teraz prawo chyba trzeba do tych, tam do jaskiń iść, bo się będę tam dalej. Dobra, nie biegam, bo mi nie wolno bez butów. Tak, nie, mama zawsze mówiła, nie wolno biegać bez butów. Dobra. Znaczy druga zawsze... To w pierwszej grze, bo ty tata możesz nie widzieć, o co chodzi. Był taki komunikat, że nie wolno biegać bez butów do biegania. Nie można. Tak, i dopiero tak, jak mama dała buty, to można było biegać. Ale druga rzecz, rozumiem. Tak, druga rzecz, która mnie też zawsze... O, tamten ziomek daje chyba Charmandera. Nie, zaraz zobaczymy. Musimy tutaj jakoś panią też pokonać. A druga zasada... Żeby się nie okazało, że pani z lasu jest silniejsza od lidera sali. To by było trochę takie pokażujące dla Broka. No nic nowego, i tak wszystkiego odrzucają. Zobaczymy zaraz. Ta też by go odrzuciła. No myślę, że... Że tak. Że nawet na pewno. Albo drugi... Nie, dobra, Odyś jest jakiś badziewny, to pewnie nie jest taki dobry. Kujka takiem. Wyjdziemy. Albo ten drugi komunikat, jak próbowałeś jeździć rowerem w pomieszczeniu. Że zawsze jest miejsce i czas. I dokładnie, że nie zawsze jest miejsce i czas, żeby tego użyć. I profesor Oak, teraz pytałeś, skąd to, nie? Nie, takie jakby się taki głos w głowie mógł. Jezus, teraz zrobiłem. Użyłem absorba zamiast trującego. Ale trujące było to tylko normalnie efektywne. Znaczy, no, absorb jest nieefektywny. No. Dobra, zaraz jeszcze jeden quick attack wejdzie i będzie po sobie. No, nie, bo już nie pomyślałem, bo taki śmieć to myślałem, że byle czym go rozwala. No otóż nie. A zapomniałem, że to jest początek gry. My też mamy takie niskie levele, nie? Właśnie zapomniałem, że to jest początek gry. O, ale mi tak wibruje, jak uderzam. Ciekawe, kiedy on jeszcze jak, tak wibruje? Jak łapiesz, to jest najlepsze. Musimy coś zaraz złapać. No. No właśnie, ja chcę jakąś trawę, Muszę się sprawę na 5 minut. Zaraz wracam. Okej. Dobra, lecimy. Tutaj jest trawa. Jest trawa, nie ma prawa. Zaraz się wrócimy do tamtego kolesia. Dobra, niech będzie, że jakiś przedmiot.
Co to dostałeś? Odnieś pokeball, aby dostać 3 pokebole. Lubi to pokeball. Spoko. Nie. Dobra, wracamy się, bo tu nie przejdziemy. I lecimy dalej. No dobra, musimy z nim jednak. Nie musimy coach. No ale on się sam się odezwał, więc chyba musimy. Że chyba, że teraz... A nie, dobra, nie musimy. Omijamy go po prostu, bo to jest taki gościu, co ma... Jak go klikniesz, to będziemy musieli walczyć, bo jak ma takie 3 kropeczki fioletowe, to... To zaraz wrócimy, tylko muszę jakiegoś złapać Pokemona. Czekaj, zostań, bo jest taki trik, żeby ominąć, niech on się obróci. Bo z tyłu nie przejść. Jest trawa. Jest trawa. I teraz szukam jakiegoś kolesia. Sansru, biegnij. Jak to powiedział Wiperek? Sansrysz? Jezu, Sansrysz. Znaczy, jeszcze nie zapaliśmy. Dobra, ale fale ci się kręci. Teraz tak. Muszę być get ready. Czekaj. Na 3, 4. Uuu, great. I patrz, słuchaj, jak ci ten. Do ucha sobie przystał. Ej, no! On tak brzmi jak ten Pokeball. No jak Pokeball, jest taki... Kurde, dzn, taki... Dzn, i takie potem... no... Nowego Pokemona złapaliśmy. Pokédex już tak blisko do końca. Jeszcze tylko, nie wiem, ze 140. Bez przesady. PJ chce nauczyć się Quick Attacku. Bierzemy PJ-owi Quick Attack? No tak, chyba. Zamiast Mirror Moon, nie. A Send Attack? Send Attack, bo on, to nie jest atak w sumie. Znaczy on obniża celność, tak? A Mirror Move? Jak to się podgląda? A chyba musisz nacisnąć. Jakiś atak. A to się zamienia od razu. A innym na pewno... To X chyba. Nie. Z X wychodzisz. Nie. No, dobra. To jeszcze raz forget. I musisz to. Y. Chyba. Albo B. A może ten? O, tym. Ten. O, Mirror Move. Counter... Czekaj, bo do kamery skarpę. Czyli ten atak naśladuje poprzedni atak rywala. To można by było zostawić. Czyli jak Mirror Coach. Tak, i wiesz, to to można by było zostawić, bo to może być fajne. Tylko, że ten psychiczny że psychiczny Mirror, ten nie to jest flyingowy. No, ten psychiczny Mirror, on jeszcze razy 2 kopiuje atak i zwiększa, oddaje z dwukrotną siłę. A może zamiast takie po prostu. A ten 40 to zostawi. Wimę. O nie! No nie to co trzeba. Musicie złapać nowego PJ'a. Musimy wyrzucić tego PJ'a i wymaksować jakiegoś kolejnego. Transferujcie pierwszego. Go do profesora. O! Caterpie's evolving. Dobra, niech ewoluuje. I będziemy mieli najbardziej supera z tego Pokemona, który używa Hardena. Nie ma to jak metapod walczący z Kakuną, używający Harden, jeden na drugiego. Że w którejś generacji w końcu im dodaje tackle. Tak? Tak, że można było... Ale ja nie wiem, czy w anime nie było nawet takiego odcinka, gdzie właśnie... Nie, to dwa metapody walczyły wtedy ze sobą. Czy duże metapody. Tak, metapod... O, nie, myślałem, że ewolucja kolejna. Coś ma atak pewnie jeszcze z tych poprzednich, co tam miał. Dodaliśmy go do Pokédexu. Co tam teraz lecimy? To chyba. Czy bijemy się z tamtymi trenerami? No to... Oj, nie chce mi się szczerze. Ale pieniądze. Czekaj, coś tam się pojawiło. Lur. Lura mamy. To idziemy na Shiny Hunting zaraz. O, kolejny. O, to będziemy mieli ten combo zaraz. To teraz co, Shiny Hunting? Przerwa? Tak, a no można na chwilę, czyli get ready. 3, 4. No, ale was Sancho zrobił wała. Musimy częściej trafiać w excelenty, co? Tak, częściej niż teraz, czyli po prostu kiedyś trafić. A my już na poprzednim odcinku trafiliśmy. Tak, w Caterpie. No to teraz może na tym kolejnym sensie byśmy spróbowali. Róbcie combo. Dobra, ratatka, focus energy, spoko atak. I tak go nie będziemy używać. Dobra, lecimy dalej. To był kolejny sens. Kombo 2. Utrzymuj to, koleś, dobra. No, utrzymuj. 300 katerki pod rząd złapałem. Yes. I jaki kolor ma Shiny Sensu? Czerwony taki chyba. Czerwony? Ciekawe. Taki piaskowy czerwony. Ready. I teraz czekaj, tak. Na wyczucie. O, nie rzuciłem.
No musicie się zgrać. No, raz, dwa, trzy. No ale to nie zdążymy wyliczyć. O, i tak się złapał, no. O, zielony jest. A, aha. Zielone. Myślałem, za dużo tych zielonych Pokemonów, co się z tej pierwszej generacji. Bo w pierwszej generacji Shiny było po prostu na zasadzie przesunięcia barwy, bo ty na tyle mógł sobie pozwolić co najwyżej... Bo się obraz rozmył. Odfokusował się. Kamera się rozmyła. I tak tu gra jest najważniejsza. Dokładnie. Nasze twarze dobra, nie są jest. Takie ważne. Będziecie jest wlewy. Już? Ja teraz dałem... Patrz, jak ja wchodzę, to przeskakuję. O, dobra. Łapiemy kolejnego. Teraz to co, tak, teraz Shiny Hunting? Tak, tak. 3, 4. No, było skrane, ale od razu minimalnie za późno. To do, wiesz, że Flisek, na jakie się dzielą Shiny Pokemony na 4 kategorie? No, są zielone. Tak. Różowe. Złote chyba? Nie, te, które wyglądają lepiej niż oryginalne i te, które w ogóle nie widać różnicy. A, no. To na przykład Gengar. Na przykład Gengar, Pichu. Nie, Gengar, ja nie... Ciężko jest Gengar. Ciężko. Bardzo łatwo dla mnie. Nie. No tak, bo są kropeczki. O, gwiazdeczki, gwiazdeczki to naprawdę, ja widzę różnicę, jak... Może w Pokémon GO nie widać różnicy. W Pokémon GO faktycznie różnica jest minimalna, ale tutaj, w tej grze, Gengar jest taki jasno-fioletowy, a... Na 3, no dobra, powiedziałem 3. I wtedy. Ale Shiny tutaj widać od razu. Ja wystawił Trailblazer w walce przeciwko mnie Shiny. Jeszcze nie pokazały się gwiazdeczki, ja wiedziałem, że to jest Shiny. No właśnie, Darek też zapowiedział, że przyjdzie, czy ale się on na walki chce. Za grą. Że tutaj można powalczyć. Na walki? No, to tutaj też możemy taki zrobić. Kompetytywną grę. Od siebie. A, że ja kontra a przez internet. Tak, możecie zrobić tego, osobną serię z tego, z Pokémon, tego turnament. No, z Pokémon turnament możemy walki. I to wtedy się o tak jakoś... Tak. Nie, to jest na zasadzie... To tak. Nie, to jest na no, zasadzie... Czy tak, to jest na zasadzie wciskasz, aż ci będzie kombo. Tak jak ja w Tekena zawsze grałem. Ja wszystko wciskałem, tak... Zamachałeś po zabawę. Ale dobrze, dzięki temu Ratata was nie wszedł. Dobra, wychodzimy z bo tam jest uważaj Ratata, żeby wam kombo nie zepsuł. Nie, to zawsze można z walki jeszcze wyjść. Tak, ale wtedy kombo cały czas jest? Jest, cały czas. A, to dobrze, bo gdzie są te kolesie? Dobra, to wychodzimy z tego Markeja. Możemy tego Lura odpalić. Lura to może... na jakąś taką specjalną okazję, jak będziemy właśnie... Jak będziemy taki, grzeje, już taki porządny, jakiś konkretny Pokémon. Następny leci do złapania. Że ja cały czas się mylę, że ja jestem tym facetem, nie? A jesteś jakoś... dzisiaj dziewczynką. No niestety. Takie czasy. Nie, no tak bardzo gender, no. Nie ma tych kurczę Sandshrew. Gdzie Boże, jesteście? Jak to się buja. Gdzie jesteście? Sandshrew, chodźcie do nas, a nie jakiś kurczę małpolutę. Marzy po ekranie. Małpo świnia. No, nawet. Raczej Małpolut to był w te, w Original War. Grałeś w taką grę? Nie. Komputerową strategię czasu rzeczywistego. Tam się to cofało w czasie. Do ludzi pierwotnych można było sobie właśnie Małpoluda oswoić i na przykład w kampanii amerykańskiej tam pomagali budować, w kampanii rosyjskiej im kałacha dawali, w kampanii arabskiej... Patrz, jak wejdę w Spirua, to on nie przeskakuje. Dwójka nie może wchodzić. A nie wiem, ale jak fajnie to wygląda, patrzcie jak on tak idzie powoli, tak wygląda jakby tak odgarniał rękami tę trawę, nie? Tak, kurczę, fajne animacje. Jak się przypomni te inne Pokémony, jakie one były brzydkie. O, Sandshrew! Jest. Jest taka teoria, że oni właśnie wypuścili tę grę, żeby przetestować różne rzeczy. Pewnie tak. I zobaczyć, co będzie no za tak mi się wydawało, bo dobra. Przed 8 generacją. Wow, teraz dobrze. No. Znaczy, skoro 8 generacja ma być już konkretnie na Switcha, to pewnie potrzebowali testu. Ale pewnie silnik graficzny identyko będzie, nie? Tak. Już modele z pierwszej generacji mają. Właśnie jest kwestia, czy będą takie Pokémony, czy bardziej takie kreskówkowe. Nie, myślę, że w tym mogę go utrzymać. No, takie są spoko. Ja bym wolał kreskówkowe chyba. No właśnie, tu jest dylemat teraz. Co wybrać? A i takie też są fajne. Forma tak. Ale w tym Pokémon Sun były bardziej takie kreskówkowe, nie? Pokémon Sun. Takie i mi się chyba bardziej podobały te kreskówkowe.
Chociaż te kreskówkowe są rozpikselizowane bardziej. Bo nie. Ale to może dlatego, że już konsola nie wyrabiała graficznie. Możliwe. Nie, bo 3DS już w pewnym momencie był trochę za słaby, bo jak widziałem tego łapania z tych Pokémonów Totemu, to już po prostu się ścinało, traciło FPS-y, bo już konsola była za słaba niestety. Pokémonów czego? Bo w Constant Moon przecież łapiesz te Pokémony, czy walczysz z Pokémonami Totemami. Totemy były? A, Tapu Koko, Tapu... Lele. Nie, nie Tapu Koko, Tapu Lele, tylko jak zdobywałaś jakiegoś tego... Z? A, dobra. Z to walczyłeś na przykład z większą tacją. Totemy, dobra, nie strzeliłem o co chodzi. To, no, tylko to Pokémon są... Totem był, nie? Tak, to są normalne Pokémony, tylko że 100 razy większy, takie jak Raidbossy. Tak. No, tak jak Raidboss, że ma większe statystyki. Tak, i większe statystyki o wiele. Dokładnie. I... Tam były jakieś tam Hakamo, to... O, jakieś tak, takie... Tak, dokładnie. I wokół niego jeszcze przecież te wszystkie kreseczki latały. Dlatego to przycinało na tych graficznych... Ale mi się nie podoba trochę rozwiązanie, że Pokémon Ultra Sun ma bardzo podobną fabułę. Do głównej, tak? To sam, tak. To jest prawie to samo, znaczy, tylko ja są dodatkowe wątki. I dodatkowe Pokémony. Ja chcę sobie kupić ze względu na Necrozma, Sundelea. Tam jest te... Osem szło. Tam jest nie dodatkowe Pokémony, tylko Travesti jeszcze kilka. Ciekawe, jak to w no Pokémon i Necrozma jest. Necrozma jest. Tak, i Necrozma. O! Nie poszło. I teraz jeszcze raz muszę kliknąć ready, czy nie muszę? Nie, nie, nie muszę. Dobra, to teraz... Dziach! O, narzuciłem! Dobra, jeszcze raz. Musisz zatwierdzić. 3, 4. Jest! Aj! Ej, mój jakiś spowolniony był. No właśnie, coś tam... Ja tutaj ten, powinienem mieć teraz taki bęben i jak galernik wybierz. Dobra, jeszcze raz musimy. Teraz musimy wejść komo. 3, 4... Czekaj, nie, na excellenta ustaw. O, o, o. Będziemy na kółko. 3, 4... Teraz! O! Dobrze rzucamy, kurde, jest! Na pewno się złapie. Teraz, o, teraz powinno mówię. Być, ej, tata, w montażu takie daj, że my... Tak jak Flisek nie trafia i to z poprzedniego odcinka z Arturem. A ma takie dźwięki właśnie. Takie... No! Taki upadek. No nic, może jeszcze jakiś się sensu pojawi, bo trochę jednak mało ich tutaj jest. A nie jest! Ma tak, tam był, był? O, jest. Sansresh! A nie ma tak, że dalej pójdziesz i są trawy sensu, czy tylko wtedy jednej są? Nie, na pewno gdzieś tam są. Można by było takie po prostu robić te. O! Już było bliżej. Ale to kółeczko, ja nie mam tak jeszcze wyczutego. Są tutaj te krytyczne złapania? Zawsze są chyba, w każdej grze były. Wydaje mi się, że w każdym nie było krytykała, no? Ja to może są jakieś mega. Ja pamiętam na tym, na jednym emulatorze grałem i łapałem tego legendarne. Pokeball szczyty. Ja się w końcu złapał za którymś rzutem. Dobra, będzie kolejny. To co, powoli kończymy odcinek i... I gówno zrobiliśmy wszyscy te... No nic, zdobyliśmy dzisiaj jedną odznakę. Jesteśmy w trakcie combo, mieliśmy jedną ewolucję, tak? Nie? Tak, bo meta podewoluowała. O właśnie, także tak. No, bardzo ciekawe. Bardzo dużo. O, i nawet kolejny sensu. Jeszcze na koniec możemy jakiegoś spróbować excellenta w końcu. Dobra, ale teraz pełne skupienie. Atakuję. Powiem i... teraz, bo... Czekaj. Teraz! No tyle, że na koniec będzie excellent, mówiłem, że będzie. I co? I proszę bardzo. I jeszcze musimy doliczyć, że jeszcze excellent był w tym także, odcinku. Także, no wszystko już było. Tylko shiny może nie było, ale to jesteśmy już blisko, proszę nie, bardzo. Nie wszystko przychodzi od shiny będzie zaraz. Odznaka, excellent. Ewolucja. Pomyłka przy zmianie ruchu. Też była. I co jeszcze było? Sleep powder. No. A, w tej grze sleep powder nie jest aż taki użyteczny chyba. No, ja chociaż nie. Stun Spore nie ma podobnych... A nie, bo on... Stun Spore powoduje paraliż. Want to learn. Chyba nie chcemy jednak go learn. Poison keep old moves. Zobacz, zostawimy. No nic. Zobaczymy, co kolejny gracz będzie na to twierdził. Może skrytykuje, może powie, że... No sleep powder jest najważniejszą rzeczą, po prostu najmocniejszy atak dla tego Pokémon.
No nic, także... O, metapodem... O, ewolucja! Ewolucja, no to widzicie, mamy teraz już trzecią formę, w ogóle... I full... teraz kończymy, w następnym odcinku będzie ewolucja! Butterfree! Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne ewolucje, zostawcie lajka, suba... I donate'a! I pamiętajcie, żeby ustawić dzwoneczek, żebyście nie przegapili każdego nowego filmu na tym kanale. Ale wiesz co, tutaj mamy 12 subskrybentów, to nie wiem... Nie no, nie. Od czegoś trzeba zacząć! No to 74. Tym bardziej ciężko jest akurat... Polećcie znajomy, mamie, babci, cioci! Trochę jest osób anglojęzycznych, musimy... bo to... Tak, o! Był film właśnie Trailblazera, jak nagrywał... Te trzy, co pokonał Hitmanie Bililuma, tak? Bez legendarnych. A, to... Na pewno zrozumieli ci, prawda, anglojęzyczni. Ale widzą, w co gramy, prawda, no... Także save'uj. Dobra, Pokémon to... są uniwersalne, czyli musisz tak. X nacisnąć? X-em, tak. Teraz tak, lecimy, save'ujemy. Save your progress. Jest jedna odznaka, jest także... Brock, który ma zawsze zamknięte oczy. W komentarzach napiszcie, kto w następnym odcinku będzie. Tak, i komentarz, którym będzie miał najwięcej lajków. Subskrypcja z dzwoneczkiem musi być. Dokładnie, tego będziemy zapraszać. Także na razie. Na razie, hej!